Jest śnieżny 9 lutego 2023 roku. Jest Porannik 24, Robert Rewiński. Witam Was. To, co jest uderzające, jeśli chodzi w tej chwili o działalność sądów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, to pragnienie powrotu cenzury. Mimo że od roku 1989 roku cenzura w Polsce została zniesiona, a konstytucyjnie jest zagwarantowana nawet zakaz cenzury prewencyjnej na mocy artykułu 54 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, polskie sądownictwo uwielbia cenzurę i bardzo pragnie, by wszystko to, co dzieje się w sądach, było niejawne, ukryte, tajne, zakazane. Wydaje się, że sąd powinien być dumny z tego, że niesie ze sobą sprawiedliwość, że poprawia los mieszkańców, obywateli na swoim terenie. To, że stara się budować jakieś dobro społeczne, realizować swoje ambicje. Mówię tutaj o prawnikach, którzy wybrali sobie ten zawód, by wykonywać go zgodnie ze sztuką, zgodnie z pasją i zgodnie z poczuciem sprawiedliwości. Natomiast to, co jest powszechne, to przede wszystkim zakaz. Zaczyna się to już przy wejściu do sądu, gdzie ochrona bardzo nerwowo reaguje, kiedy widzi dziennikarza wchodzącego z kamerą. Jest oczywiście bezpodstawna informacja, że nie wolno, że proszę wyłączyć, proszę nie filmować, nie życzę sobie, proszę nie kierować na mnie kamery. Tymczasem prawo polskie wyraźnie mówi, że życie publiczne jest jawne. To, co się dzieje w budynku publicznym, jest jawne. Jeśli chodzi o kwestię wejścia na salę, większość co do zasady spraw jest jawnych. Wiedzą o tym zarówno sędziowie, jak i adwokaci, jak i prokuratorzy. I tutaj, jeśli chodzi o prokuratorów, to w zasadzie nie ma problemu, ale jeśli chodzi o sędziów, to pierwsza reakcja, kiedy dziennikarz wchodzi z kamerą, to jest wyszukiwanie przepisu, by zakazać filmowania, by wyprosić, by nie pozwolić, by utajnić. Jeżeli to się nie udaje, natychmiast do akcji przystępują adwokaci. Oni, którzy bronią brudnej sprawy, bronią tych, którzy nie mają poczucia morale, ci, którzy prześladują, domagają się niesłusznie pieniędzy szczególnie, oni, ci adwokaci również nagle okazuje się, że życzą sobie anonimowości, chcą, by ich twarze zakrywać. Ja wręcz zostałem zatrzymany przez jednego z adwokatów, który w sądzie w województwie opolskim trzasnął mi drzwiami przed twarzą. Zgłosiłem to, potwierdziły to kamery monitoringu. Chamstwo, bezczelna nerwowość, tylko dlatego, że życie jest publiczne, jest jawne. Jeśli chodzi o kwestię tego, w jaki sposób to się przekłada na dobro obywateli, to przekłada się w sposób bardzo zły, bo wszystko to, co jest niemożliwe do sfilmowania, często jest tak, że sędzia godzi się na obecność dziennikarza, ale nie godzi się na to, by filmować, by rejestrować obraz i dźwięk, okazuje się być potem problematyczne, jeśli chodzi o upublicznienie prawdy związanej z tym procesem. Co prawda w salach są w tej chwili kamery i mikrofony, ale często okazuje się, że w sprawach bardzo kontrowersyjnych nagle kamery się psują. Nagle okazuje się, że ta sala, gdzie kamery są czynne, no z jakiegoś powodu technicznego nie jest do użycia. Trzeba iść do, jak mieliśmy to w Oławie, na Strych. No tam, w tamtej sali kamer nie było i okazało się, że można było hachmęcić w protokołach. Czyli nie było zapisywane to, co rzeczywiście mówiła matka dziecka, tylko zupełnie coś innego. Jak powinien wyglądać standard pracy wolnych sądów w wolnej Rzeczpospolitej? Ja uważam, że powinny być zainstalowane kamery w każdej sali sądowej. To jest technicznie możliwe. W tej chwili widzimy, że cyfryzacja postępuje bardzo szybko i bardzo sprawnie. W każdej sali powinna być kamera, a obraz tej kamery powinien być dostępny dla każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, nie tylko jeśli chodzi o kwestie wglądu w to, co się dzieje na sali. Dlaczego jest to tak ważne?
dlatego że to, w jaki sposób sąd proceduje, może być wówczas obserwowane zarówno przez dziennikarzy, ale też przez znajomych, przez tych, którzy lubią, interesują się kwestiami wymiaru sprawiedliwości, tymi, którzy chcą pogłębiać swoje pasje, czy jeśli chodzi o znajomość elementów kryminalistyki czy prawa cywilnego. W Stanach Zjednoczonych jest program telewizyjny, który na bieżąco relacjonuje to, co się dzieje w sądach. Nie ma żadnego problemu, by również na terenie Rzeczypospolitej taki system został wprowadzony. Co innego to jest wgląd w przebieg rozprawy, co innego to jest ochrona danych osobowych, ale uważam, że to, w jaki sposób procedują sądy, rzekomo wolne, niezależne i niezawisłe, jest znacznie ważniejsze niż ochrona wizerunku osób, które mają udowodnione przestępstwa i gdzieś na ławie oskarżonych próbują chachmęcić i tą sprawiedliwość przekręcać. W mojej ocenie bardzo istotne jest, by jak najszybciej wprowadzić system amerykański do sądownictwa polskiego. Jest to system, który od 200 lat sprawdza się, ma wady, ale od 200 lat funkcjonuje w sposób taki, że ta sprawiedliwość w Stanach Zjednoczonych jest w zasięgu dostępności obywateli i obywatele wychodzą z sądu z poczuciem zaspokojenia pragnienia sprawiedliwości. Po raz kolejny powtarzam, że szaleństwo RODO, które w mojej ocenie jest zrobione po to, by przykrywać nikczemne działania urzędników europejskich i ludzi z nimi powiązanych, co widzimy na przykładzie tych aresztowań, które w tej chwili mają miejsce w Brukseli. Ochrona danych osobowych w takim zakresie, w jakim jest to w tej chwili, jest absolutnie niepotrzebna. Ja przypomnę, mówię to wielokrotnie, mając 14 lat śledziłem przebieg procesu o zabójstwo księdza Popiełuszki w Polsce. Ten przewód sądowy był dostępny zarówno w telewizji, jak i w polskim radiu. Były widoczne twarze tych, którzy siedzieli na ławie oskarżonych, którzy przyznali się do tego, że dokonali tej zbrodni. I widać było, w jaki sposób proceduje sąd, w jaki sposób procedują prokuratorzy, adwokaci i w jaki sposób zeznają świadkowie. Bo dobrem najwyższym jest ustalenie prawdy i osądzenie winnych. A to, co jest związane z rzekomą ochroną dóbr osobistych tych, którzy mają obowiązek stawiać się przed wymiarem sprawiedliwości w Polsce i mają obowiązek uczestniczyć w poszukiwaniu i dociekaniu sprawiedliwości, w mojej ocenie jest dobrem drugorzędnym. Nie dajmy się ponieść szaleństwu, przywróćmy sądowi jawność, a wszystkich tych, którzy próbują wprowadzać cenzurę w Polsce, powinniśmy sadzać na ławie oskarżonych. Jest to niedopuszczalne. Przypomnę, że wolność słowa, zniesienie cenzury było napisane na deskach Stoczni Gdańskiej w roku 1980. I te postulaty w zakresie wolności słowa, zniesienia cenzury są dziś do zobaczenia w Muzeum Wolności w Gdańsku. Jeżeli sędziowie, sędziowie, adwokaci szczególnie, mają problemy ze zrozumieniem, w jakim państwie żyją i na czym polega ta wolność, którą nasi ojcowie, dziadowie i pradziadowie walczyli, przelewając krew, to niech jadą do Gdańska i zrobią sobie zdjęcie tych tablic ze Stoczni Gdańskiej. I niech zachowują się przyzwoicie, niech zachowują się w sposób godny, z honorem i z morale, które niesie ze sobą wymiar sprawiedliwości. Robert Rewiński, dziękuję. Jeśli podoba Wam się to, co poruszamy w poranniku, zachęcam do subskrypcji naszego kanału na YouTubie i do zobaczenia jutro.